Proszę Państwa, piąty wykład zamykający naszą dzisiejszą sesję pod tym intelektualnym meritum. I ja bym poprosił na scenę pana doktora Przemysława Stanko z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, a tytuł wykładu Nieznane dokumenty do biografii Długosza z Tajnego Archiwum Watykańskiego. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję za dzisiejsze zaproszenie do Kłobucka, miasta związanego z naszym wybitnym kronikarzem. Mam za zadanie tutaj zlecone przez organizatorów przedstawić Państwu pokrótce to, co do tej pory jest nieznane dotychczasowym badaczom pochylającym się nad życiorysem Jana Długosza z Tajnego Archiwum Watykańskiego. Z archiwum, które w naszej świadomości powszechnej funkcjonuje raczej mizernie, no chociażby z tego powodu, że ten przymiotnik w tej nazwie powoduje, iż no, nie każdy tam do tego archiwum ma dostęp, a wielkość tego archiwum w sensie kilometraża, akt, ilości zespołów, no jest po prostu porażająca, proszę Państwa, to jest 120 km zasobu, prawie 3000 zespołów o bardzo ogromnej objętości w metrach. Tak na porównania powiem, że nasze chyba wszystkie państwowe zbiory, może się mylę, to mój ksiądz profesor to poprawi, ksiądz profesor Marecki, ale mają dziś około 105 km. Nasze wszystkie polskie, współczesne również zbiory archiwalne. Więc to pokazuje nam skalę materii, w jakiej przychodzi poruszać się badaczowi, który przekracza granice murów Città del Vaticano i wchodzi do archiwum, które przez wieki było dla badaczy po prostu niedostępne. Tak pokrótce, kiedy zanurzymy się w dziejach tego archiwum od praktycznie czasu edyktu mediolańskiego, bo z roku 313 pochodzi już pierwsza wzmianka o funkcjonowaniu archiwum przy pałacach na Lateranie, w siedzibie papieży, w centrum chrześcijaństwa. Poprzez kolejne wieki to archiwum narasta w sensie zasobu, ważności akt. Oczywiście po drodze, z uwagi na dzieje Kościoła powszechnego, na perturbacje związane z siedzibą Ojca Świętego, traci troszeczkę na swojej wielkości. Niemniej, kiedy od nieprzerwanie XV wieku funkcjonuje już w murach, najpierw w Zamku Świętego Anioła, a później w Pałacach Apostolskich, tuż przy samej bazylice, no, przepraszam, że Państwu tego nie pokażę dzisiaj, ale nie przypuszczałem, że nie będzie tutaj możliwości, nie będzie możliwości pokazywania skanu, który Państwo zobaczyli naocznie, gdzie dokładnie to archiwum się znajduje, zobaczyli troszeczkę wnętrz, nawet i magazynów, bo dla nas po prostu jest to czasami nie do wyobrażenia sobie, kiedy człowiek tak myśli, że no, poszedł do magazynu gdzieś w Krakowie czy w Warszawie na jakiejś wycieczce czy na jakimś pokazie i zobaczył tam kilka metrów i myślał, to pewnie tak jest wszędzie, a tam niestety tak nie jest. Archiwum zostało w sensie prawnym powołane do życia w roku 1612, a więc ma już ponad 400 lat, chociaż jak wspomniałem, jego korzenie, jego geneza sięgają IV wieku. Papież Paweł V powołał je do życia w tym miejscu, w którym są obecnie, w pałacach apostolskich. I w zasadzie do okresu napoleońskiego funkcjonowało
dość dobrze, zasób był powiększany, w miarę katalogowany, w miarę oczywiście ilości kadrowych, bo trzeba sobie też zdawać sprawę, że tak jak w dawnych wiekach, tak i dzisiaj tych archiwistów tam jest po prostu kilkunastu. Więc to też te prace nie postępują szybko. Niemniej, kiedy przyszedł okres napoleoński, kiedy Napoleon, to z historii wiemy, kiedy zajął Rzym, kiedy włączył pół Italii do cesarstwa francuskiego i papieża wywiózł ostatecznie do zamku pod Paryżem. Również wywiózł całe archiwum, które poniosło w czasie tej przeprowadzki bardzo duże straty w sensie procentowym i dopiero po Kongresie Wiedeńskim przez dwa lata ściągano te akta z Paryża, nie wszystkie, z ogromnymi problemami prawnymi, finansowymi, ale ściągnięto. Jednak były nadal one niedostępne i dopiero w roku 1880 papież Leon XIII zgodził się otworzyć te archiwa dla badaczy, dla bardzo nielicznej grupy. I w zasadzie od tej daty można mówić o badaniach, prowadzeniu badań w archiwum, czy w archiwach, w zasadzie powinno się mówić w archiwach watykańskich. Przy czym, no, kiedy zobaczymy, jak wielka to jest materia, to i zobaczymy, jak ogromnie znikomym procencie jest ona skatalogowana, no, dla każdego, kto tam choć jeden dzień, czy może tydzień się znajdzie, no, stwierdzi, że w zasadzie tutaj pracy jest tak dużo, że no, po prostu lepiej sobie dać spokój i poczekać na jakieś wyniki zbiorczych prac zespołowych, czy też powiedzmy jakichś gremiów międzynarodowych, bo po prostu przerasta to nasze możliwości. Na potrzeby niniejszego wykładu tak próbowałem Państwu zobrazować skalę materii przez te ostatnie chociażby 10 lat życia Jana Długosza, ile potrzeba czasu, ile metrów trzeba przeglądnąć, ile stron akt pisanych bardzo specyficznym rodzajem pisma, bardzo trudno czytelnym. Powiem dla tych, którzy na co dzień się zajmują średniowieczem, że nasze dyplomy królewskie, czy dyplomy książęce, czy nawet księgi ziemskie, krakowskie, XV-wieczne, w zderzeniu z tym, co tam jest, to po prostu jest Word. To jest normalny Times New Roman, dwunastka, którą się czyta po prostu jak gazetę. Tam niestety to pismo jest o wiele trudniejsze. Jaka jest skala ilościowa, proszę Państwa? Samych tomów próśb, jakie wpływały do Ojca Świętego za te 10 lat, jest 170 tomów. Samych dokumentów, tomów registrów bulli wystawianych, zarówno watykańskich, jak i lateraneńskich, jest ogółem 266, 98 tomów akt skarbowych, 8 tomów akt mandatowych. Łącznie daje to ilość, proszę Państwa, 542 tomów. Średnio każdy, około, bo różna jest oczywiście objętość tych tomów, najmniejszy w granicach około 320 kart, a więc 640 stron, największy 1286 kart. No, średnia jest powiedzmy około 850, kiedy to przemnożymy razy ilość tomów, daje to nam cyfrę 460 700 stron do przeglądnięcia. I dopiero kiedy to się przeglądnie, no, to można powiedzieć, no, w miarę poczułem tą epokę. Ile na to trzeba czasu? Ja Państwu nie odpowiem, bo każdy ma swoje możliwości. Mnie osobiście zajęło to 8 lat przy dobrym w miarę czytaniu. Dlatego dzisiaj to jest taki pewien efekt tych, powiedzmy, poszukiwań, oczywiście nie ukierunkowanych specjalnie na Jana Długosza, bo wiadomo, człowiek ma inne zainteresowania, no, ale przy okazji pewne rzeczy sobie tam był w stanie wynotować. Są to materiały do tej pory nieopublikowane, nieznane. Badacze do tej pory nie mieli możliwości korzystania z tych akt. Bardzo duża część spora była w naprawdę fatalnym stanie. I no, gdyby nie ogromna przychylność tych pracowników, ich znajomość, powiedzmy, tych pracowników, którzy to podają, te akta, no to pewnie ogromnej sporej ilości tomów bym nie dostał na stół i pewnie by umknęły
ważne dla życia Jana Długosza fakty. Niemniej udało się wszystkie te tomy, proszę Państwa, przerzucić, przekartkować i dzisiaj taki, powiedzmy, takie resume tych poszukiwań. Wiemy z tych tomów, że w roku 1471 w październiku to są czasy już papieża Sykstusa IV, Francisco della Rovere, budowniczego kaplicy sykstyńskiej, dla tych, co tak próbują sobie gdzieś tam tego papieża umiejscowić w czasie i w przestrzeni. 24 października 1471 roku przyjeżdża do Rzymu Piotr, syn Piotra z Chorzemic, kleryk gnieźnieńskiej decyzji i załatwia pewną sprawę. Mianowicie prosi Ojca Świętego, ażeby dostał możliwość prowizji, takiej rezerwacji, beneficjum po Janie Długoszu, a konkretnie rzecz ujmując, kanonie Katedry Krakowskiej. Oczywiście Jan Długosz jeszcze żyje, ale on już na wszelki wypadek rezerwuje sobie u Ojca Świętego zgodę na objęcie tego beneficjum, bo jest świadom tego, iż no, kandydatów na takie prestiżowe beneficjum będzie wielu i ta zgoda papieska może zdecydować ostatecznie za tym, że to on to beneficjum obejmie, a nie inni kandydaci, chociaż no, wiemy, że mogli o to beneficjum również inni składać supliki i w tym samym czasie nawet dostać zgodę. Ale tak się nie stało. Dostał ją właśnie wspomniany Piotr z Chorzemic. Prebenda była bardzo dość dobrze dochodowa, 20 grzywien czystego srebra rocznie, więc warto było o to powalczyć i te 40-50 dni na nogach spędzić i udać się do Rzymu i załatwić sobie tą bullę, która oczywiście też kosztowała wcale nie mało. W tymże samym roku, w następnym miesiącu, przybył do Rzymu Mikołaj z Książa, kleryk diecezji gnieźnieńskiej, który prosił Ojca Świętego, nadmieniając mu przy okazji, że jego poprzednik, Paweł II, już wcześniej wyraził był zgodę, no ale z chwilą śmierci Ojca Świętego ta zgoda wygasła, papież zmarł w sierpniu 71 roku i ponowił tą prośbę, no pewnie przebywał cały czas w Rzymie i udał się do Kancelarii Apostolskiej, złożył prośbę, ażeby prebendę nie tylko w Katedrze Krakowskiej, ale również kustodię kolegiaty w Wiślicy dostać właśnie po Janie Długoszu. Tam oczywiście wszystko bardzo szczegółowo opisał, że o ile będzie rezygnacja i tak dalej, że on wcale nie musi już na to beneficjum wchodzić, że oczywiście nie ma zgody samego dotychczasowego właściciela, ale gdyby się taka zgoda pojawiła, to żeby papież mu od razu dał tutaj stosowne pismo i rzeczywiście takie pismo zostało wystawione. To, co mnie najbardziej przekonało do patriotyzmu Jana Długosza związanego tutaj z ziemią wieluńską, to proszę Państwa fakt, iż u schyłku swojego życia, no nie wiemy na ile był złożony chorobą 5 czy 6 lat przed swoją śmiercią i na co dokładnie chorował, niemniej pewnie był świadom tego, że jego dni ziemskiego żywota zbliżają się do końca i wystarał się o to, ażeby bardzo liczne beneficja w kościele krakowskim, w różnych kolegiatach, katedrach, tak pozamieniać na swoją niekorzyść finansową, ażeby za wszelką cenę dostać beneficjum w kolegiacie w Wieluniu. A pamiętamy z tego, co mówił tutaj pan profesor Antoniewicz, że właśnie z tą miejscowością, dzisiejszą częścią miasta był związany i rzeczywiście te jego starania zostały sfinalizowane 12 lutego 1474 roku, kiedy to ostatecznie dostał zgodę papieża
a o tą zgodę wystarał się w jego imieniu Marcin Gruszczyński, ażeby prałaturę, dziekanie katedry, kolegiaty w Nowym Sączu, o której notabene nikt nawet nie wiedział do tej pory, że posiadał. Wszyscy badacze, którzy zajmowali się tą kolegiatą, włącznie z biskupem obecnym, pomocniczym salaterskim diecezji tarnowskiej, nikt nawet nie wiedział, że Długosz posiadał dziekanie tej kolegiaty. Ażeby tą dziekanię razem z ołtarzem świętej Anny w katedrze krakowskiej, ażeby ją zamieniono właśnie z owym Marcinem Gruszczyńskim na zwykłą prebendę przynoszącą 8 grzywien, prebendę właśnie w kolegiacie w Wieluniu. I papież 12 lutego 1474 roku wyraził na to zgodę. Wszystkie te beneficja zostały oszacowane i mimo, że była to transakcja niekorzystna dla Długosza, on na to przystał, co moim zdaniem no, mówi o tym, że rzeczywiście był patriotą, chociaż nie był oczywiście z Wieluniem na co dzień związany podczas swojej kariery. Innym takim pismem, myślę, że tutaj będzie też rozstrzygającym w jakimś aspekcie tego, co mówił pan profesor Antoniewicz, jest prośba, jaką złożył w jego imieniu Johannes de Goslav, Jan z Gosławia, tego tutaj właśnie w pobliżu Kłobucka, czy ziemi wiońskiej, kleryk diecezji krakowskiej. W jego imieniu udał się do Rzymu i prosił Ojca Świętego, ażeby Johannes Dulgosz, tak zapisał kopista to nazwisko, troszkę przekręcił, ażeby właśnie Jan Długosz dostał zgodę, czy przychylił się, bo on się przychylił wcześniej oczywiście, ale żeby dostał zgodę na piśmie, że jest możliwość zamiany beneficjów wcześniej posiadanych, a konkretnie mówiąc kustodii w kolegiacie wiślickiej i kanonikatu w katedrze krakowskiej, które miał Długosz, ażeby dostał je właśnie Jan z Gosławia. Prawdopodobnie jego tutaj bliski krewny, jeszcze nie zajmowałem stosunkami krewniaczymi czy rodowymi Jana Długosza, więc trudno mi to od razu tak ad hoc oceniać, ale rzeczywiście z tych źródeł jeszcze wcześniejszych, sprzed roku 1470, potwierdza tą hipotezę, którą tutaj wyraził profesor Antoniewicz, że ten odczyt będzie na pewno związany z miejscowością Gosław, a nie jakiś Wodzisław, czy inne jakieś tam propozycje, jakie padały przez badaczy. Co ciekawe, w tej suplice, w tej prośbie Jan z Gosławia nadmienił, jakby na marginesie, informując Ojca Świętego, że oba te beneficja dostał Jan Długosz dzięki staraniom świętej pamięci Zbigniewa, kardynała prezbitera świętej Pryski, a więc biskupa krakowskiego, który zmarł w roku 1455. I że Jan Długosz jest jego, czy był jego familiares, czyli był jego dworzaninem, był człowiekiem z najbliższego otoczenia biskupa. Oczywiście można by tutaj te sprawy długoszowe, proszę Państwa, ciągnąć, bo to nie jest tylko tak, że długosz, same sprawy długoszowe są związane z Kościołem, są też związane z inwestycjami, jakie Jan Długosz u schyłku swojego życia prowadził, zwłaszcza w Sandomierzu. I no to są już po części materiały nam znane. One tylko, te papieskie dokumenty potwierdzają to, co było dotychczas znane z wydawnictw, chociażby Codex Epistolaris, w którym to kodeksie właśnie w tym zbiorze dokumentów są te akta długoszowe opublikowane in extenso. Rzeczywiście Jan Długosz no, miał u schyłku swojego życia, w tym ostatnim przynajmniej dziesięcioleciu, dość potężny rozmach inwestycyjny. No, wiadomo, miał ku temu środki finansowe właśnie z racji posiadania tych beneficjów. Trzeba też mieć na względzie, że to, co się zachowało w archiwum watykańskim, w sensie chociażby procentowym, badacze, którzy zajmowali się kiedyś oceną strat tego
pontyfikatu mówią, że około 10% akt tylko zostało zniszczonych przez Napoleona, więc stosunkowo niewiele w stosunku do innych pontyfikatów, zwłaszcza z przełomu XV i XVI wieku. Więc należy domniemywać, że nawet jeżeli stracie uległo około 50 tomów całości, jeżeli tych tomów tam było powiedzmy nawet 55, powiedzmy, czy do 60 maksymalnie, to i tak ten materiał, który się zachował, jest ogromny i w miarę reprezentatywny, ażeby się wypowiedzieć na temat starań Jana Długosza i możliwości jego poprzez oczywiście wysłanników w ostatnim dziesięcioleciu w Kurii Rzymskiej na temat jego możliwości finansowych, bo nie ukrywajmy, te wszystkie starania były bardzo, ale to bardzo drogie. Kiedyś przy okazji, tak mogę Państwu powiedzieć, że wystaranie się o załatwienie jakiejś sprawy, no oczywiście poza oficjalnym cennikiem, bo to nie jest tak, że to się dzieje wszystko bez, że to jest wszystko co łaska, tylko jest oczywiście oficjalny cennik, te cenniki się zmieniały za poszczególnych papieży, ale oprócz tego cennika były też opłaty tak zwane nieformalne, które pobierali ci nepoci, skrybowie, pisarze apostolscy, i my to wiemy ze źródeł kronikarskich i ówczesnych, i późniejszych, które się zachowały. No, dla tamtych czasów, czy powiedzmy takim odnośnikiem, może 10-15 lat późniejszym, który nam pozwala wniknąć w te szczegóły, to proszę Państwa, bardzo często były to gratyfikacje w winie, w butelkach wina oczywiście nie wybrzydzano bynajmniej, chociaż preferowano raczej wino rosso z uwagi na klimat. Były też precelki, były proszę Państwa dobre konie, ażeby sprawę szybciej pchnąć w kurii, bo najczęściej one, te sprawy już finalne, były tamowane właśnie przez tych pisarzy apostolskich, przez to pokolegium bardzo rozrośnięte do ponad 100 osób. Papież swoje, a pisarze i kuria rzymska swoje, więc niewątpliwie Długosz też musiał uwzględniać pewne uwarunkowania rzymskie i po prostu również mieć pieniądze nie tylko na załatwienie samego dyplomu, ale również i na zrobienie pewnych gratyfikacji materialnych, trwałych czy mniej trwałych, ale też musiał to uwzględniać w swoich staraniach, no bo czekał przecież cały czas na ten dokument, a dokument musiał tutaj przyjechać, nie być przysłany pocztą czy powiedzmy mailem, tylko musiał przyjechać przez kogoś, kto osobiście tą sprawę załatwiał, i na pewno ten ktoś jeszcze opłacał jakichś prokuratorów, jakichś prawników, i też tym osobom trzeba było jakieś pieniążki niewątpliwie dać, więc to nam pokazuje, że Długosz w usyłku życia wcale nie był biedny, wręcz przeciwnie. No a to, że był patriotą, no to myślę, że to, co mówił profesor Antoniewicz, to potwierdza chociażby te starania właśnie o beneficjum w kolegiacie wielomińskim. Dzisiaj byłoby godnym też powiedzieć, i warto, że no w dzisiejszych czasach raczej się nie zdarza często, żeby ktoś miał pobudki patriotyczne, patrząc chociażby na ludzi młodych, ażeby wracali w rodzinne strony, z różnych względów oczywiście. Długosz, nie wiadomo, czy objął to beneficjum, bo to też trzeba oczywiście to wszystko zweryfikować z aktami konsystorza gnieźnieńskiego. Niemniej czynił starania i dostał na to zgodę Ojca Świętego. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Dziękuję ślicznie panu doktorowi Stanko za wprowadzenie elementu tajności w badaniach nad Janem Długoszem. Proszę Państwa, to był ostatni z planowanych wykładów dzisiejszej 13. sesji, ogólnopolskiej sesji długoszowej.